Dzień dobry. Dzisiaj kontynuuję temat Pythona Turtle i omówię dzisiaj kolorowanie wybranej figury geometrycznej. Gdy zalogujecie się na platformę, otwieracie tutaj tą stronę. Po wczytaniu wczytuje nam się okno, w którym będziemy pracować. Następnie tutaj ten adres internetowy umożliwia nam otworzenie strony, na której mamy podane 140 kolorów, nazw kolorów, które możemy wykorzystać właśnie w dzisiejszym temacie, wydając polecenia żółwikowi do zmiany koloru pisaka, jak i również do zmiany koloru wypełnienia danej figury określonym kolorem. Przechodzę do omówienia właśnie dzisiejszego materiału. Tutaj mamy polecenia dla naszego żółwia. Myślę, że zmodyfikowałem troszeczkę, wprowadziłem takie informacje dodatkowe. Tu mam informację dla mnie. Ten fragment kodu nie jest wizualnie realizowany przez program. Program, można powiedzieć, to polecenie ignoruje, ponieważ jest to informacja dla mnie. Również tutaj te wszystkie informacje z boku, po hashtagu, są to informacje dla nas. Jest to informacja dla nas, co dany fragment kodu realizuje. I teraz, można powiedzieć, że te trzy linie, tutaj z tym kodem, można uznać za techniczne. To znaczy, a więc tutaj mamy utworzenie okna ekranu rysowania, tutaj tworzymy żółwia, określonym imieniu, na przykład tutaj jest żółw o imieniu T. Jeżeli ja bym tutaj zmienił, zamiast bym wpisał Jacek, to tutaj wszędzie, gdzie jest tutaj T na początku, bym musiał napisać Jacek i wtedy program by zadziałał. Następnie tutaj mamy ustawioną prędkość pracy naszego żółwia. Ja tutaj mam ustawioną prędkość na 40. Następnie kolejny komentarz dla mnie, informacja. Rysujemy pierwszy trójkąt równoboczny, ponieważ dzisiaj chciałbym narysować z wami taką figurę. To będą trzy trójkąty równoboczne, gdzie każdy tutaj posiada kąt 60 stopni. I teraz kąt pomiędzy tymi trójkątami to będzie 60 stopni. Żółwik, gdy rozpoczyna pracę, jest skierowany w prawą stronę. Ja chciałbym, żeby on, gdy będziemy rysować, w momencie, gdy będzie rysował tą figurę, żeby był skierowany w górę. A więc on tutaj będzie rysował tą figurę w ten sposób. Pójdzie w górę, w dół, obróci się w prawą stronę i wróci do środka punktu, do punktu, z którego będzie miał rozpocząć rysowanie kolejnej figury. I teraz tutaj mamy polecenie, nowe polecenie. Jest to polecenie Begin Fill i mamy otwarty, zamknięty nawias zwykły. Tutaj mamy zakończenie polecenia, mamy End Fill. A więc tutaj rozpoczynamy proces wypełniania kolorem figury, a tutaj kończymy. To, co tutaj jest w środku, jest związane z narysowaniem danej figury oraz poleceniami, które umożliwiają nam narysowanie w tym przypadku trójkąta równobocznego. Kolejne polecenie. Mamy pen color, mamy kolor green i następnie mamy to polecenie związane z ustawieniem koloru pisaka. Drugie polecenie nowe, dzisiejsze, jest to Fill Color. Również wybraliśmy sobie kolor green. Ustalamy kolor wypełnienia. Następnie mamy PU, nawias otwarty, zamknięty, zwykły, pusty w środku. Jest to informacja, że podnosimy pisak. Następnie mamy polecenie GOTO. Otwieramy nawias, mamy minus 50, minus 50, a więc tutaj podajemy informację dla żółwia,
do jakiego punktu w naszej osi ma przejść. Albo gdzie tutaj mamy to? O, tutaj mamy. A więc w poprzednim filmie właśnie omawiałem tematykę, w jakim sposób porusza się nasz żółw. A więc mamy tutaj oś X i Y. W tej części są obie wartości dodatnie. W tej części tutaj się pomyliłem. Y jest dodatni, a X jest ujemny. Tutaj mam Y i X ujemny, natomiast tutaj mamy X dodatni, Y ujemny. I teraz wracając do naszego polecenia, tutaj mamy opuszczenie pisaka, a więc po przejściu żółwia w to miejsce żółw musi opuścić pisak, następnie obraca się w lewą stronę, tutaj jak pokazałem na rysunku, a więc żółw przeszedł tutaj w punkt i obrócił się w lewą stronę, jest skierowany w górę, żeby mógł narysować tutaj ten trójkąt. I wydajemy polecenie. Żółw ma iść o 150 kroków do przodu. Teraz za pomocą polecenia REG żółw ma obrócić się o 120 stopni. Dlaczego 120 stopni? Ponieważ jeżeli dojdzie tutaj i będzie skierowany w tą stronę, żeby mógł narysować linię tutaj, to musi obrócić się o 120 stopni w prawą stronę. A więc mamy tutaj, obraca nam się o 120 stopni, idzie o 150 kroków do przodu. Ja tutaj ten rysunek może pomniejszę. A więc żółw dochodzi tutaj do tego miejsca, jest skierowany w dół, w tą stronę. I teraz, żeby mógł narysować tą linię poziomą, musi się obrócić w prawo o kolejne 120 stopni i ponownie idzie o 150 kroków do przodu. I na koniec, jak już wróci do tego punktu i uznajemy, że ten obszar chcemy zapełnić danym kolorem, kończymy polecenie wypełnienia danej figury kolorem. A więc sprawdzamy. Zaznaczamy Ctrl V. Uruchamiamy polecenie. Mamy narysowane nasze zadanie. A więc popatrzcie, przeszedł. Teraz rysuje linię w górę. Obraca się o 120 stopni, idzie w dół. Obraca się o 120 stopni, idzie na miejsce i kończy pracę. Teraz zmienimy sobie kolor na, może tutaj, a więc zrobimy sobie, że kolor pisaka będzie ten, który sobie wybraliśmy, więc to będzie taki fiolet, może coś takiego. Ctrl V i uruchamiamy. Z tym, że poczekajcie, muszę zmienić prędkość. Zrobimy sobie jedynkę. Zobaczcie, mamy właśnie ten kolor, który sobie ustawiliśmy. On jest, za pomocą tego koloru mamy rysowany obwód naszego trójkąta. Natomiast kolorem zielonym, który mamy tutaj wybrany, ten trójkąt został pokolorowany w środku. Z tym, że zobaczcie, że tutaj nam została linia, dzięki której żółw koloruje nam nasz obszar. To znaczy on po prostu po zakończeniu rysowania tego trójkąta przechodzi tutaj w ten punkt. Można powiedzieć, wylewa farbę i wraca z powrotem tutaj do tego punktu. I w ten sposób możemy wypełniać figurę kolorem. Teraz tutaj mam przygotowane już
polecenia do narysowania dwóch figur. A więc zobaczcie, mamy tutaj tak. Tutaj jest polecenie. Rysujemy dwa trójkąty, wypełniamy je kolorem. Polecenie do rysowania pierwszego trójkąta. I to mamy tutaj ten zakres. Teraz mam polecenie do drugiej figury. Polecenia do drugiego trójkąta równobocznego. I znowuż mam tutaj zakres poleceń, które umożliwiają mi narysowanie drugiego trójkąta. Sprawdzamy. Kopiujemy to. Wklejamy, uruchamiamy procedurę. Teraz już było prędkość 40. Mamy narysowane dwa trójkąty. Teraz jeszcze wybierzemy sobie trzeci trójkąt. Tutaj mamy informację. Rysujemy trzy trójkąty, wypełniamy je kolorem. Tutaj mamy polecenie do pierwszego trójkąta. Teraz mamy polecenie do drugiego trójkąta. I tutaj mamy polecenie do trzeciego trójkąta. Tu jeszcze mam okrąg, ale to za chwileczkę. I teraz kopiujemy to. Wklejam, uruchamiam. Mamy narysowane trzy figury. Trzy trójkąty równoboczne, gdzie kąt pomiędzy nimi wynosi 60 stopni. A więc tu mamy 60 stopni, tu jest 60, 60, 60, 60 i 60. W sumie całość to jest 360 stopni. Teraz chciałbym narysować okrąg. Ctrl-C, Ctrl-A, Ctrl-V. Sprawdzimy, czy to zadziała. Zadziałało. I teraz zobaczcie. Mamy w tym miejscu, program skończył nam rysować ten trzeci trójkąt. Ustawiłem sobie informację. Polecenie, rysujemy okrąg o promieniu 150. Dlaczego? Dlatego, że z tego miejsca żółwik będzie nam rysował okrąg o promieniu 150 kroków. A więc z tego miejsca żółwik przesunie się do środka i można powiedzieć takim cyrklem będzie nam rysował okrąg z tego punktu. Jeżeli ja na przykład zamiast 150, zrobię sobie na przykład 130, uruchamię polecenie. Zobaczcie, ten okrąg jest mniejszy, ponieważ zmieniłem promień naszego okręgu. Jeżeli zrobię na przykład 60, to będzie taki malutki. A więc środek tego okręgu jest od tego punktu, w którym zatrzymał się żółw. Żółw od tego punktu przechodzi w prawą stronę i z tego punktu rysuje okrąg o promieniu 60. Jeżeli ja tutaj na przykład sobie zrobię 300, też został narysowany, tylko zobaczcie, że część tego okręgu wyszła poza obszar. Jeżeli zrobimy sobie 200, będzie taki duży. I teraz, w jaki sposób można powiedzieć trafić tą średnicą okręgu, żeby zostały obrysowane nasze trójkąty? Po prostu należy eksperymentować. Mamy 180, sprawdzamy. No już jest mniejszy. Zrobimy sobie 170. Jest lepiej. Teraz zrobimy 160. O, już jest dobrze. Zrobimy sobie 150. O, jest dobrze. A więc regulując promienie naszego okręgu, możemy dopasować tutaj, żeby ten okrąg
obrysował nam te trzy trójkąty. Także w ten sposób możemy bawić się. Tu na przykład możemy sobie teraz zmienić kolor na czerwony. Uruchamiamy. Jak widzicie, mamy pokolorowane. Troszeczkę zmieniła nam się kolorystyka, ale mamy to zrobione. I teraz, jak to zrobić w ogóle? Mamy tutaj pierwsze polecenia. Do pierwszego trójkąta chcę narysować drugi trójkąt. A więc tu sobie wpisuję informacje. Polecenie do drugiego trójkąta. Zrobimy sobie to może w ten sposób. I co dalej? Tutaj mamy już polecenia gotowe. Dla pierwszego trójkąta wklejam je tutaj. Tylko ze względu na to, że tu był pierwszy, to tutaj mamy, rysujemy drugi trójkąt. Drugi trójkąt równoboczny. Tutaj mamy polecenia, zakończenie procesu. Z tym, że tutaj mamy ten sam kolor, w związku z czym możemy sobie tutaj z tej palety kolorów wybrać sobie inny. I teraz w kodzie zmienimy sobie, że to będzie trójkąt, który zostanie narysowany takim kolorem. Wracamy do naszego programu. Uruchamiamy i mamy narysowane dwa trójkąty. Także w ten sposób możemy sobie to edytować. Możemy zmieniać sobie kolor. Zobaczymy. Tu sobie zmienimy kolor na przykład na jaki tutaj. A wybierzemy sobie taki pomarańczowy. Mamy. Także w ten sposób edytować, edytując kod, możemy sobie ułatwić pracę. Teraz wpisujemy polecenia do trzeciego trójkąta. Wiem o tym, że tutaj jest to początek wypełnienia kolorem, tu jest zakończenie wypełnienia kolorem. Kopiujemy, wklejamy i zmieniamy sobie kolor. Tutaj mamy ten, zrobimy sobie to. I tutaj będziemy mieli jednakowe. Wracamy do programu, wklejamy. Uruchamiamy. O, i co się stało? Okazało się, że w trzecim trójkącie zapomnieliśmy obrócić żółwia. Tutaj mamy informację, że to jest 90 stopni, nie 90, tylko jest 120. Także Ctrl-C, sprawdzamy teraz. Ctrl-A, Ctrl-V, wklejamy. Mamy obrócony trójkąt, ale teraz musimy poeksperymentować z tym kątem. Tutaj, odnośnie trzeciego trójkąta. A więc zrobimy sobie teraz, że będzie obrócenie o 90 stopni i sprawdzimy. Już jest dobrze, ale teraz chciałbym jeszcze przesunąć ten drugi trójkąt, żeby on był tutaj troszeczkę bardziej, można powiedzieć, w ten sposób, tu. A więc przechodzimy tutaj do polecenia do kąta
i sobie obrócimy o 120 stopni tutaj w ten sposób. Ctrl A, Ctrl C i sprawdzamy teraz. Aha, w ten sposób mamy. No to ponownie wracamy do naszego kodu, szukamy. Tutaj mamy 120, może zrobimy 90 stopni. Ctrl A, Ctrl C. I teraz zobaczcie, po co, jak przydatne są te informacje. Gdybym tych informacji nie miał, musiałbym przewijać cały kod, szukając miejsca, w którym są rozpoczęte polecenia do rysowania drugiego trójkąta. Natomiast jeżeli mam tutaj mój komentarz, wiem o tym, aha, to w tym miejscu jest tutaj, tu i tutaj to jest ten obszar, który jest odpowiedzialny za rysowanie drugiego trójkąta. Od tego miejsca zaczyna się obszar, który jest odpowiedzialny za rysowanie trzeciego trójkąta. Także te komentarze bardzo ułatwiają nam orientację w naszym kodzie. Oczywiście tutaj po pewnym czasie, jak już opanujecie ten język, nie musicie sobie pisać, co dane polecenie wykonuje, ponieważ będziecie wiedzieć. Ale w tej chwili taka rozpiska poleceń bardzo ułatwia nam pracę. Sprawdzamy, jak to działa. Tutaj, no, prawie, że nam wyszło tutaj. A więc w ten sposób, eksperymentując z kątami, możemy narysować sobie figurę tą, którą omawialiśmy w pokazie tym głównym, gdzie mamy tutaj rozmieszczone dokładnie osie i trójkąty nasze co 60 stopni. Jak narysować okrąg, który swoim obwodem będzie rysował nam po wierzchołkach danego trójkąta, również była mowa o tym. Mam nadzieję, że ten materiał będzie wam przydatny. W jaki sposób ustawiać kolor pisaka, w jaki sposób ustawiać wypełnienie, jak dobrać promień okręgu, żeby ten okrąg objął nam swoim zarysem jakieś figury czy jakiś obszar. Mam nadzieję, że to się wam przyda. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrypcji i oglądania kolejnych filmów. Dziękuję bardzo.